We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w Hogwarts Lega, si. Ach, mam wenę dzisiaj na rapowanie. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Ktoś zakuwał zielarstwo, widzę. Dobra, Lumos... Co nas insen... Ty, a w sumie czekaj, a zobaczmy, czy incendio by zadziałało. Incendio! Okej, okay. Działa, ale na krótko. Czyli nie, muszę wziąć Lumos. Dobra, teraz poprawione audio. Nie, tu. Tutaj Levioso niech wróci, bo przypadkiem ustawiłem Lumos na dwa sloty. Ale powinno być Lumos Maxima. Znaczy no powinno, w sensie lepiej by zadziałało, mam wrażenie. Dobra, ja mam iść tam, no to sprawdźmy, co się kryje tutaj. Okej, okay, tutaj nic. Tutaj mogę zapalić parę rzeczy. Dobra, na razie zamiast... Nie. To tu, a to tu. Incendio! Odpalmy kilka pochodni. A nie, dobra, ja muszę iść tędy. Chyba. A nie, jednak nie, tutaj jest tylko do... skrzynki. Oj, proszę. Jeszcze mam lepszy item w środku. To sprawdźmy go od razu. I patrzcie, zielony, a lepszy. A, bo na wyższy level. Okej, okay. Dobrze skrojony. Znakomity. No, lepsza ta ofensywa, no ale kurde, czy ja bym chciał? Właśnie nie wiem. Dobra, ale jestem jakiś, jak byłem w tym wyposażeniu. Zmienię sobie uchwyt różdżki na... Bo mam teraz królewska czarna. Mam to i mam to... Nie będzie ta ptasia. Totalnie mi nie pasuje do tego, jak fituje mi ta różdżka w ręce, no ale... Niech będzie cokolwiek chociaż. Dobra. Tutaj troszeczkę światła sobie zrobimy. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Jaki braben ta roślina tu jeszcze rośnie? Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Lumos! Może profesor Sprout tak właśnie ogarnęła sobie tą pułapkę na kamień filozoficzny. Też znalazła sobie przez przypadek tę miejscówkę. O, luźny brązowy szalik w... Jak w co? W palmety. Okej. Okay. Biegiem. Niezły kawałek rośliny. Wygląda jak muchołówka. Liść olbrzymiej, jadowitej tentakuli. A czemu nie mogę nasion z niej zebrać? Tak za darmo. Nie, nasiona muszę iść i sobie kupić. Skam, straszliwy skam. Ale właśnie, bo Jezu, nie dokończyłem pożegnania. Czy pożegnania, Boże. Przywitania. Z tej strony Jack, witam się z nami w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zagrajmy w Hogwarts. Nie, czekaj, wróć, nie, jednak nie, okej, okay, nie, do końca, nie, przecież to, Jezus Maria. Boże, to moja pamięć złotej rybki. O, proszę, jesteśmy w szklarni, jak miło. Nice! Mogę pozbierać sobie tentakule, jak miło. A weźmy, bo to zawsze jakaś roślinka. Do eliksirów może. No, weź mi to. Dziękuję. O, i skrzynka.
Legendarne coś. Proszę, proszę. Obczajmy zatem. Wyposażenie. Pelerynka. Na mój level tym razem. 26. 25. No i proszę, w skrzynce znalazłem coś totalnie lepszego. Oj, nawet nie wygląda źle. Pełne konstelacji, jak miło. Kurde, turban, szata z konstelacjami. Milusio. Dobra, czyli te dwa pójdą na sprzedaż. Misje mi pokaż. To muszę oddać. Tutaj są obok zajęcia z zielarstwa. Kurde. No, jak już jesteśmy zaraz obok, no to aż szkoda nie iść na te zajęcia. Ta kula, ta podejrzewam, że to jest tylko do jakiegoś eliksiru, tak mi się wydaje, więc... O, karmazynowe odzienie podróżne, to chciałem powiedzieć. Zobaczmy, czy jest lepsze. O, wiele lepsze. Więc załóżmy. O, i nawet pasuje do tego, co mam aktualnie na sobie. A, jeszcze szalik jakiś znalazłem, no tak, zapomniałem. Lepsza ofensywa... Więc zakładamy. I jest to też kolejna rzecz do transmogryfikacji. Tutaj gargulek Zenobi. Mała magiczna kulka z kolekcji Zenobi. Gdy gracz traci punkt, strzyka cuchnącym płynem. Oraz liść olbrzymiej jadowitej tentakuli. No ale okej, dobra, tutaj niewiele więcej w opisie. Proszę, to jednak nie jest ten. To nie jest składnik jednak. Ej, wait a minute. To czekaj, skoro to nie jest... Ej, to gdzie ja mam te tentakule w takim razie? No nie, w inwentarzu byłem przed chwilą. W kolekcjach na pewno nie. W wyzwaniach? Czy... Nie, dobra, nie jest. To było bez sensu. Misje też nie... Pokój życzeń 0%, jak na razie, ale jeszcze nie odkryliśmy tego pokoju. Niestety. Tu jest na bank troll. Będzie wyzwanie na rozwalanie trolli, jestem tego bardziej niż pewien. To kurde jest strasznie słabe, bo to wyzwania, ukończ wyzwania pojedynkowe, to tylko sedmis na ten, coś sedno. Tu, wyzwania pojedynków i pokonaj pająki. To na razie mi daje tylko wygląd wyposażenia. To pewnie będzie całe tylko i wyłącznie wygląd tego konstabla i może jakieś dodatki do różdżki. Tu są jakieś trzy. To nie mam bladego pojęcia. W sensie wygląda jak bardzo wychudzony człowiek, więc strzelam, że być może jest to Imperius. Nie Imperius, Inferius. Tutaj tu pewnie jacyś czarnoksiężnicy. A nie, tu są czarnoksiężnicy. Księżnicy. No to nie wiem, co to może być. Tutaj się już odkrywało wcześniej. Dobra, nieważne. Potem będę szukał ewentualnie gdzieś tej jadowitej tentakuli. Na razie schodźmy na dół i uczę... Nie zatnij mi się, dziękuję. I lećmy na lekcję zielarstwa. O, proszę, jeszcze płomień fił odkryty. Kurde. How nice to see you, my young friend. Urwał mi rozmowę przez to, że tam poszedł tutaj zamek jakiś do otwarcia. Czekaj. A zanim poczekam, czy jest coś, co mógłbym tutaj zabrać? Tutaj jest zamknięte, tutaj. Liście dyptamu, okej. Tutaj coś jeszcze. Liście malwy. Malwa mi się przyda i to w dużych ilościach. Okej. List. Droga profesor Garlic, to bardzo miło z pani strony i do tego pamiętała pani, że najbardziej lubi truskawki. Słodziutkie, więc nic dziwnego, że mugole tak za nimi przepadają. Przepraszam bardzo, jeśli jesteś czarodziejem i nie lubisz truskawek, a nie masz alergii, to nie dogadamy się.
Truskawki najlepsze. Ja żałuję, naprawdę żal mi ludzi, którzy są uczeni na truskawki. To jest najlepszy owoc na świecie. Najlepszy. I nikt nie zmieni mojego zdania. Połączenie mango, banan, truskawka. Takie. Takie. Coś niesamowitego. Jak to Makłowicz kiedyś powiedział. W ogóle dowiedziałem się, że jedyne ciekawej rzeczy. Jest mod, jest to jakaś sala z obrazami. Jest mod, który w tej sali zmienia kilka z nich na A. Tańczącego Ricardo. Albo B. Na Makłowicza. Trochę mnie kusi, żeby to zainstalować. Bo to musi naprawdę wyglądać nieźle. Dobra, ale nieważne. Czytajmy dalej. Wszystko, co pani uprawia, zawsze jest najwyższej jakości. O, poważnie. Teraz. Ziewanie mnie wzięło. Mam nadzieję, że moja wspaniała siostrzenica, co nieco się pod pani opieką nauczy. Lenora wręcz panią uwielbia, tak jak zapewne wszyscy uczniowie. Jak zwykle gorąco pozdrawiam Eleanora Everlight. Okej, czyli to matka, nie, siostrzenica, czyli ciotka Lenore Everlight. Chyba spotkaliśmy, to nie jest ta z Gryffindoru, której książki z biblioteki zgarnialiśmy? Chyba tak. Jeśli teraz ludzi nie mylę, ale to chyba ta osóbka. Ewentualnie to jest jedna z tego. O, tej nie mogę zabrać, ale szkoda. Ewentualnie to jest jedna z Ravenclaw. Z Ravenclaw'u, spokoju wspólnego. O, liście malwy, jak milusio. Im więcej mogę tego zebrać za free, dopóki nie ogarnę, jak to hodować samemu. O, gałązka rdestu ptasiego, okej. Bo wiem, że się da. Na bank będziemy mogli w pokoju życzeń to ogarniać. Bo w tym pokoju można mieć dosłownie wszystko, więc czemu nie miałbym... Oj, proszę. Srebrne okulary z czterema szkłami. Dlaczego nie mógłbym sobie zażyczyć jakiejś tej... Czekaj, tutaj są schody. Jakiejś donicy albo miejsca, w którym mogę hodować sobie jakieś nasiona. Dobra, poczekajmy i weźmy udział w lekcji. Jeszcze opis. Muszę iść na zajęcia z zielarstwa prowadzone przez profesor Garlic w szklarniach. Let's go then. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Jak ona jest fajna! Hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Oj, będzie głośno. Będzie głośno. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Dla nieogarniętych, mandragora, która jest nawet takim dzieckiem, powiedzmy, w kwestii rośliny, jeśli wyciągniesz taką bez nauszników czy czegokolwiek, co chroni ci uszy, to ogłuchniesz na wieki wieków. Ej, fajny model. Dawaj, zamknij mordę!
Oh. Dziękuję. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Okay, czyli... czyli jednak ta mandragora to nie było dziecko, to było prawie dorosłe. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like not grass. A dobre pytanie. Ale a propos tej Eleonory, to jednak nie była żadna z tych osób, które poznaliśmy. To był kto? To była puchonka. Osoba, której ja jeszcze, ja jako moja postać, nie poznałem. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. No, myślisz, że tylko uczniowie mogą sobie chcieć zwiedzać albo odkrywać tajemnice Hogwartu? Psor Fig też pewnie lubi sobie pomyszkować. Może już znalazł kilka tajemnych przejść, kto wie? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's Fancy or Roses? Nie mam tylko powiedzieć, o czym ona gadała, ale okej. W sensie Leonora, bo... Restorative properties make it a vital ingredient in the Wiganweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ja to wiem akurat od psora Figa, ale... Zasiejmy. Dyptam malwa. No, dzięki temu, że sobie właśnie kupiłem nasiona malwy, to mógłbym nawet od razu je zasiać, ale to rośnie całe 10 minut. Ale na razie róbmy jak chce gra. Zobaczmy. Dyptam. Liście tego zioła leczniczego są używane w eliksirze wigenowym, bądź raczej wigenowym, jak się to powinno czytać. Nasiona dyptam można kupić w magicznej rzepie. Tak, w magicznej rzece, for sure. Może być uprawiany w donicach różnych rozmiarów. Wydajność 5. Możesz dodać nawóz do tej rośliny, aby zwiększyć jej plon. Możesz wytworzyć nawóz. Możesz wytworzyć nawóz, wyczarowując kompostownik. Okej. Okay. Well, once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiganweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Moje palce nie gryzą, ale rozumiem, że to bardziej nawiązanie do tego, że... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Your lead. O, to jest ten, któremu Seba spuścił w pierdziel. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to pewnie była taka aluzja a propos tej kapusty, że kapusta może mi odgryźć palce. Excuse me. Your duel with Sebastian. And he's good.
Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Nie! Nie, nie, nie. Ja chcę całą tę rozmowę usłyszeć. Wczytaj, kiedy był autosave? 12. Dobra, 3 minuty temu. Dobra, dajcie mi chwilkę. Excuse me. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you did. Ta, teraz żeby cię zasłaniał. Stary. I ci nie chcę ci powiedzieć. Nic złego. Ale w trakcie pojedynku honor schodzi dość często na dalszy plan. Patrz Shinobi. Shinobi to chwownicy, którzy walczą z honorem. Ale wiesz, podczas walki obowiązuje tylko jedna zasada. Wygrać za wszelką cenę. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Świetnie. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Ja pierdzielę, to wygląda jak muchołówka na sterydach. Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. O, tu ja mogę coś wybrać. Co my tu mamy? Eliksir Edurus. Tentakula oraz kapusta. Groźne, kąsające kapusty po uwolnieniu atakują pobliskich wrogów. Nasiona tej kapusty można kupić w muchomorach i astrach. Musi być uprawiana w średnich lub dużych donicach. Okej. Okay. Jadowita tentakula. Nieustępliwa tentakula, która po wypuszczeniu strzela kwasem w pobliskich wrogów. Okej, okay, musi być w dużych donicach. Ej, a ja nie mam aby te... Nie mam aby opcji na dużą donicę? Dobra, ale jak? A, okej, okay, mam po prostu kliknąć. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. No... Powiedzmy... że... Dobra, no, okej, no, zgadzam się z tym pierwszym, no. Mogą się przydać. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Yeah, no, ja tam lecę. O, 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 ale z chęcią pozbieram sobie więcej tych kapust. 7, 8, 8, łącznie 8, praktycznie za darmo. No biegnij, 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 biegnij. Biegł się, biegł się. W lewo, nie, w prawo, w lewo. Prost, w lewo, w lewo. ...as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Dobra. Pani Psor, pogadajmy. Ej, ale kurde, ja się nie dziwię, czemu ludzie tak się okrzyknęli ją waifu w tej gierce. Ale no, jest naprawdę urocza. Nie dość, że ruda, to jeszcze urocza. No, dwa powody, które pozwalają na spokojnie kochać tę postać. I cyk, dyp tam. I tended to the Chinese chomping cabbages, professor. Remarkable.
Markets, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. A mogliśmy tak po prostu pogadać? W sensie, nie w związku z questem? Gościu, miałeś zatyczki, weź mnie i irytuj. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Skąd? No może w sumie nie. Może nie tyle skąd. Jak... Dobra, okej, nie. No, na drugie pytanie po prostu magia jest odpowiedzią i tyle. Możemy pogadać? Nie. Dlaczego? Jestem zawiedziony. Myślę, że mogę tak od razu porozmawiać. Tak jak dla Mugoli na przykład. Właściwie dokładnie tak jak dla Mugoli. Idziesz z buta Yellow. O, teraz zajęcia z eliksirów. Dobra. Zobaczmy, czy są jakieś gargulki w pobliżu. Czy są najbliższe? 80 metrów w tamtą stronę. Dobra. Prowadź mnie w kompasie. Spróbujmy jeszcze kilka z nich znaleźć. W górę, w górę, w górę, w górę. O, czy tutaj coś? A, coś słyszałem. Pytanie gdzie? O, chyba gdzieś tu? Jest coraz głośniej. Gdzieś w tą stronę. O, tutaj mogę zgarnąć sobie kolejne liście deptamu. Świetnie. Tutaj chyba też. A nie, to jest łodyga ślazu. Okej, okay, nowa roślinka. Dobra, no teraz chyba z tym niewiele zrobię, bo to jest za jakimś zablokowanym przejściem chyba. Albo jest to w którejś szklarni, też opcja. Dobra, nieważne, lecimy po te gargulki. Pół godziny nagrania mam. Zobaczmy, gdzie konkretnie? Gdzieś tam. O, kurde, jeszcze wyżej? Interesting. A nie, czekaj, nie, dobra. Leć na górę, bo to widzę po minimapie, że to jest gdzieś... O, właśnie, No, gdzieś tutaj to będzie. O. Mam cię. I hardly see what all the fuss is about. Daj się opluć, to będziesz wiedział, o co chodzi. Zaręczam. Ja się nie dałem, a wiem, o co chodzi. Dobra, gdzieś tutaj. O, kolejne takie, proszę bardzo. O kurde! No nie wierzę, serio! Tu jeszcze cała taka... O kurde! Tutaj cała instrukcja w ogóle. W sensie tutaj dane numerki przypisane, a tutaj instrukcja, jak to rozwiązywać. No ale mi się to udało akurat ogarnąć o wiele wcześniej. Jezu. Jakaś chrypa mnie
powoli łapię. Dobra, 2 i 3 jest 5, czyli musimy mieć 4, czyli tego ptoka. Dobra. A tutaj mamy 1, potrzebuję węża. Proszę. Nie, nie skacz, tylko otwieraj. I co takiego mamy tutaj? Posąg Dirikraka. Nie do końca wiem, co to jest Dirikrak, ale okej. Okay. O, dwoje kolejnych drzwi. O, i karteczka. Klasa numerologii. W tej klasie uczniowie, w teorii, uczą się magicznych właściwości liczby i numerologii. Chociaż wielu decyduje się zamiast tego spędzać te godziny na liczeniu lunabali, zasypiając przy tym na swoich ławkach. Czyli taka trochę druga lekcja a la Histeria Magii. To jest 7, czyli tu potrzebuję jedynki, czyli jednorożca. Tutaj mamy 11, czyli potrzebuję szóstki, czyli potrzebuję tej jaszczurki. Dobra. I co w środku? Dwie skrzynki. Ozdobne stojaki i eleganckie rękawiczki do pojedynków. Okej. Okay. I jeszcze tutaj. O, to jest ładne, tak mi się podoba. 5 i 6, 11, 4 potrzebuję, czyli ptaka. A, Boże, nie ten. Tutaj ptaka potrzebuję, ptak jest. Wydaje mi się, że to może być ten, który był takim prekursorem Złotego Znicza. Że to jest ten ptak. Jeśli się mylę, to możecie mi śmiało poprawić. 13 plus 0, potrzebuję piątki, czyli potrzebuję tego takiego dziwnego czegoś. Wiem, że w Hogwarts Mystery było coś podobnego, ale nie wiem, czy to jest dokładnie to samo zwierzę. Szalik gorszy. Tutaj nic. I sofy trzyosobowe. Okej. Okay. Dobra, wychodzimy. Nie to. Kompa się prowa. A przecież nie, w sumie to nie. Czekaj, daj mi to właśnie. Bo chcę sobie dać to na górę, to na dół z powrotem. I lecimy teraz dalej. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Eye of the Sniper. Proszę, proszę. Pozwiedzałem sobie też tak przy okazji. Troszkę Hogwart. No bynajmniej na tyle, na ile jestem w stanie w obecnej chwili go zwiedzać, bo wiadomo, że im więcej odblokuję sobie czarów i możliwości przemieszczania się po tym zamku, tym lepiej dla mnie. Będę więcej sekretów mógł odkryć. O, proszę. Co my tu mamy? O, wiem, gdzie jesteśmy. Wieży Ravenclaftu. Idziemy powoli do pokoju wspólnego. Przy okazji otworzymy jeszcze te jedne drzwi. O, właśnie, te drzwi... Nie, to są te? Tak, to te drzwi. Dobra. O, tutaj była. Turkusowy szalik w zegary. Okej. Okay. Dobra, lećmy na szybko oddać tę ćmę do ramy. Za to dostajemy kolejną karteczkę. I troszkę expa. Teraz lecę na górę i otwieram to przejście, które chciałem otworzyć tak dawno temu. Okej, okay, 1 plus 8, czyli potrzebuję czwórki, czyli zaś tego ptoka, nie ta opcja. Tutaj mam 16, potrzebuję 5. No kurde, minąłem. Jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz ptoka mi dajcie. Dziękować. I... otwierać drzwi.
szalik starożytnych tajemnic i półka z czaszką i świecami. Okej. To było akurat dość łatwe z zauważenia. Nie, nie to. To miałeś zrobić. Co to są w ogóle za te zapomniki? To mnie dość ciekawi. O, proszę. Fajnie, fajna animacja ruchomych schodów. No, nie, dobra, ale ja mam iść w górę, a nie w dół. Gacia. A dobra, tu są te schody. Okej, okay, dobra, czyli ja tutaj zlamiłem. Kolejny płomień Fiu gdzieś tu jest niedaleko. Ale naprawdę fajnie to wygląda. O, kolejna z... A, tu jest ta zagadka. Okej, okay, za mną jest dwójka. Zobaczmy. 5, 18, czyli tutaj potrzebuję szóstki, a tutaj mam 12, potrzebuję siódemki. Czyli tutaj musi być... O, ta ala ośmiornica. Czyli to, co to tam jest? A tutaj... Kurde, co ja było? Chyba czwórka była potrzebna, nie? Czyli zaś ten ptak. Tak? Nie, piątka. Potrzebuję piątki. Czyli to jedno dalej. Nie, dwa. Nie. Nie, czekaj. Wait a minute, czekaj. Ile tu jest w końcu? A nie, to, o Boże, to jest dwa. Jezu, pomyliłem te. To jest dwa, nie trzy. Czyli mam 17, czyli potrzebuję... 6, czyli... O no, czyli dokładnie tego, co jest teraz ustawione. Okej. Okay. Szerokie lustro. Lustro, w którym się nie da przejrzeć, tak więc... Unlucky trochę. O, proszę, tam coś mamy do podpalenia, ale raczej incendio na taki dystans nie sięgnie. No właśnie. Niestety, potrzebuję jakiegoś zaklęcia, które na dalszy dystans. Znaczy, no, podpalającego, którym mogę po prostu rzucić albo strzelić. Co jest? Gdzie jest ta gargulka? Może... A nie, to mi jeszcze wyżej to pokazuje. Dobra. A, dobra, tu jest przejście. Cyk, płomień Fiu. Wieża Wielkich Schodów. Kolejna lokacja odkryta. A gdzie ja idę teraz? Prawda. Izba Pamięci! Proszę, proszę. Zbroja trolla, ta nietypowa zbroja została wykonana dla trolla. Samo to, że przetrwała, jest zadziwiające, gdyż trolle zwykle nie noszą zbroi i prędzej by ją roztrzaskały w zmieszaniu lub złości. Nie gadaj, ej, to jest znowu taka akcja z tymi zbrojami? Jak tam na dole? Tamta zbroja też zamorduje tę drugą? Bo będzie mu nuciła nad głową? Tutaj co? Zbroja z krzata domowego! Okej, okay, dość ciekawy wybór. Pancerza. Zbroja przygotowana dla skrzata domowego, którą ponoć stworzył okrutny czarodziej, chcący, by jego skrzat chronił go w walce. Na szczęście, czarodziej ten był też zbyt głupi, by zdawać sobie sprawę z tego, że zbroję można potraktować jako ubranie. Gdy tylko skrzat założył ją na siebie, natychmiast się deportował. Natychmiast deportował się z niej i nigdy więcej go nie widziano. Ha! Debil! No dał się wycyckać po prostu na własną głupotę, no. Debil. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. O, okej. Okay. To akurat fajnie, że ostatni. O, tutaj. Tycz.
Czy to jest to, o czym myślę? Tak jest! Szkatuła czary ognia. W tej starożytnej szkatule, wysadzonej klejnotami, spoczywa czara ognia. Czara służyła do wybierania reprezentantów turnieju trójmagicznego od czasu jego ustanowienia pod koniec XIII wieku. Kurde, ej, nie sądziłem, że Dumbledore tą statuę otworzył. W sensie, że ona była w Hogwarcie. Myślałem, że ona została z ministerstwa przytaszczona. Nagroda Hogwartu w dziedzinie zielarstwa. W uznaniu za wzorowe umiejętności w tej dziedzinie zielarstwa, Hogwart przyznaje tę specjalną nagrodę Mirabelle Garlick, uczennicy 7 roku z domu Hufflepuff. Jej praca z roślinami od mandragory i jemioły poprzez czyrakobulwy, skaczące bulwy przekroczyła wszelkie oczekiwania. Okej, okay, czyli była studentką, na 7 roku dostała nagrodę i teraz jest profesorką. Okej, okay, jeszcze coś mi tu znajduje, ale pytanie, czy to jest coś do sprawdzenia, czy to jest po prostu odkrycie mi... O, przepraszam, czy to mi te kłódki po prostu wykrywa? No jak tak patrzę, to nie widzę tutaj więcej tych... tych... Handy resource indeed, your field guide. Dobra, cio. Nie widzę więcej kartek, tak więc... odnieśmy może, to jest co? Wieża obrona przed czarną magią. Okej, okay, wieży jeszcze nie byłem, ale zaznaczmy to. Klasa psora, klasa obrony. Stąd będzie najbliżej. Przy okazji zagadamy z psor Hekat. Bo chyba z nią może się udać. Rebellion. O, nie sądzę, że to o szkielecie będzie. Szkielet czarnego hybrydzkiego. Duży smoczy szkielet wiszący w pracowni obrony przed czarną magią. Jest to podobno trofeum zdobyte przez profesora Hekat, gdy samodzielnie pokonała jedną z największych band kłusowników Walii Wschodniej podczas wielkiej obławy na kłusowników w 1878 roku. Czyli wedle tego, co jest w grze, to jest mniej więcej 12-15 lat wcześniej. Ale chyba nie. Nie, co ja gadam? Nie, 22. A nie, jest tutaj psorka, dobra, to nie założyłem. Jest, 22 lata wcześniej. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Prawda. A propos tego, co ona teraz mówiła, wiecie, o co chodziło dokładnie z tym czasem? Ona mówiła teraz o pracy w departamencie O Boże, ale mi się ciało. O pracy w departamencie tajemnic. A jak wiemy, tam w departamencie tajemnic, za którymiś drzwiami znajduje się sala czasu, w której są zmieniacze.
w której są zmieniacze czasu, a także taka dziwna klepsydra, w której wedle opisu z Zakonu Feniksa, na moment, w którym Harry był w tym, jak tak gadam, szukaj sobie zmieni inwentarz, w którym Harry był w departamencie, było tam, że znajdowało się tam jajo, które z jaja zmieniało się w dorosłego ptaka i odwrotnie. A Harry, znaczy Harry, no może nie Harry, no ktoś z Gwardii Dumbledore, nie pamiętam dokładnie kto. Chyba Neville... Nie, Neville był chyba obecny przy... Dobra, nie będę teraz zgadywał. Ale albo Harry, albo Neville. To jest taki mój strzał na teraz. Że to jeden z nich. Wepchnął śmierciożercę właśnie w to samo miejsce. Dokładnie w tą bańkę. Co zaefektowało tym, iż śmierciożerca... W sensie, że wróć, nie cały śmierciożerca, tylko głównie jego głowa zaczęła wracać powoli do formy, że tak powiem, dziecięcej oraz z dziecięcej do dorosłej, ale finalnie skończyło na dziecięcej. I dokładnie w ten sam sposób została skrzywdzona przez sam czas profesor Hekat. Pewnie zdarzył się mały wypadek przy pracy, co poskutkowało tym, że ona po prostu się postarzała i to znacznie i niestety nie dało się tego cofnąć. Więc pewnie na stare lata, mówiąc w takim dość dużym skrócie, o, co to jest? Strona podręcznika nauki numerologii. Strona wyrwana z podręcznika do numerologii zawierająca listę... dobra, to jest to. Okej, okay, to nieważne. Notka i tutaj łodyga ślazu. Elastyczne łodygi używane w eliksirze skupienia. Nasiona ślazu można kupić w magicznej rzepie. Musi być uprawiane w dużych donicach. Okej, okay. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba wykupiłem sobie rozstawkę z albo trzema dużymi donicami, albo bynajmniej z dwoma. Jeśli mnie teraz pamięć nie myli, a naprawdę może... Bo to było względem tego, kiedy ja grałem, nagrywałem te akcje w Hogsmeade, to było dawno. Dobra, na sam koniec odcinka pogadajmy z Zenobią. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Ale jak on to powiedział, zauważyliście, że... Nie sądziłam, że to możliwe. Jak tego dokonałeś? Z rozsądkiem i podstawowymi zaklęciami. No ale okej, umówmy się, ona wygląda na drugoklasistkę, a w drugiej klasie Akio bądź Akcjo się nie uczy, co dla mnie jest dziwne. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which... Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. A i właśnie, jeszcze ten typ jest tutaj na dole, to mu też oddamy od razu tego questa. Have you found anything to, prove my bravery yet? Mam. Zenobia, jak ci znowu te gargulki zabiorą, ja ci ich nie będę znowu szukał. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Wiesz, stary, ja bym ci... No, dobra, dam mu to, ale ja na jego miejscu bym tak nie kozaczył, że on jest taki wielki. O, patrzcie, jaki ze mnie kozak. Bo jak ci potem każą naprawdę robić coś porąbanego, no to... Oj, te całe twoje kozaczenie wyjdzie ci bokiem. Of course.
I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskeen dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskeen dunking for me. Okej, okay, szataj Jadowitej Tentakuli nagrodę. Would be sure to tell him how very much you despise him. Might as well be surrounded by Jarvis. A ta gadała, Boże! Z tego myślę, kto... My exams. Not a one of them deserves more than a T. Dobra, zamknij mordę. Jezu, myślałem, która to chimera i czy tu jest gdzieś wejść do gabinetu i proszę. Znalazła się. Dobra. To wiem, które to jest. To jest ta właśnie, którą muszę otworzyć, będąc niewidocznym. Surprise! Ale jaka zawiedziona, że jej to zabrałem, kurde. Dobra, zdej mi to zaklęcie i biegł się na górę. To jest coś do przyjęcia, zauważyłem. I swear it wasn't what you think, my cherub. Your eyes deceived you. Duch ma problem. Ale to nie mój problem. I cyk. Wiesz, obrem przecze... Ej, serio? Ja byłem tak blisko, tego nie widziałem? Jak ja to zrobiłem? Widzę, że duchy naprawdę świetnie się bawią. O, tutaj coś mamy. To czekaj. A, czekajcie, ja mogę też to unieść? Nie, to akurat nie. O, jest psor, ale myślę, że z tym psorem nie będziemy na razie gadali. Dobra, przeczekam sobie tutaj. Hello there. Perhaps you can help me. O, siema ziomek. To jest też chyba jakiś puchon, się widziałem. Dziękować. O! And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. Oh, and you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Skuba ludzki, jak ich załatwił. Ale kurde, no teraz my tu wchodzimy, cyk, reparo, pomachamy różdżką, wszystko zostawi na miejsce i nie ma problemów. O, tu jeszcze jest jedna zagadka na koniec. Odcinka do rozwiązania. Jedyneczka potrzebuje dwójki, czyli tego. A tutaj potrzebuje siódemki, czyli tej takiej a la Cthulhu śmiernicy. Jedna skrzynka, zegary stojące, a w drugiej... O, okej, okay, są pełne. A, dobra, są pełne, ale to jest teraz po prostu ostrzeżenie dla mnie. Czyli najwyższa pora wybrać się do Hogsmeade i parę rzeczy posprzedawać. Żeby właśnie nie tracić potem w głupi sposób jakichś rzeczy. O, kolejna rzecz do odkrycia, do zebrania bardziej karteczka.
karki są tyle przyjemne, że one mi dają tylko i wyłącznie expa, nie są wymagane do wzięcia. Tego questa, myślę, przyjmiemy w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy go wykonamy w kolejnym odcinku, ale na pewno go przyjmę. Zawsze warto mieć jakiś quest za nadrzu. Wieża astronomiczna odkryta. O, tutaj coś. Drogi Satyavati, ucieszysz się na wieść, że skontaktował się ze mną znajomy z Cambridge, który przyznał, iż mylił się w swojej ocenie natury deszczu meteorytów. Wygląda na to, że dwaj astronomowie, irlandzki i brytyjski, rozwinęli dorobek pewnego włoskiego astronoma. Zauważ, że sami Mugole, o ile mi wiadomo, i zaproponowali, aby kalkulować umiejscowienie pyłu na orbicie ziemskiej i w ten sposób powiązać meteoryty z kometami. Błyskotliwe. Ciekawe, co by zdołali osiągnąć, mając do dyspozycji lepszy teleskop. To frustrujące, że w korespondencji nadal musiałam używać pseudonimu z czasów, gdy pisałam pod przykrywką statecznego uczonego. Samo posiadanie sekretnej tożsamości jest ekscytujące, ale powód ku temu mnie irytuje. Nie mogę się doczekać naszej wycieczki do Jantar Mantar. Cóż to będzie za przygoda? Tęsknię za tobą, droga siostro, i życzę ci wszystkiego dobrego. Z wyrażami miłości, Suchirita. Mam nadzieję, że teraz powiedziałem to poprawnie. Okej, to jest zamknięte. Tego na razie nie otworzę. Znowu to. To jest coś mi też nieznanego. Dobra, godzina nagrania ponad. Tam troszeczkę wycięcia będzie przez te durne ściny. No, przez niektóre ściny, oczywiście nie wszystkie. Ja szanuję naprawdę tego, kto pisał Irytkowi te wszystkie jego teksty, bo one się cały czas rymują. O. Nie mogę pogłaskać Sowy, dlaczego? Ale skam. No myślałem, że będę mógł Sowę pogłaskać. Wypecić co? O, to jest wieża astronomiczna. Tam na dole Harry został przez snajpa zaskoczony. Tutaj mamy. Cyk. Teleskop astronomiczny. Ten teleskop to najwspanialszy przyrząd do obserwacji gwiazd. Nadaje się doskonale do oglądania księżyca, gwiazd i wszystkiego innego, co można znaleźć na nocnym niebie. Ja, taki teleskop to się nadaje do oglądania wszystkiego, a nie tylko nocnego nieba. Kurde, to jest skrzynka, to nie będę jej otwierał. O, ale to z chęcią rozpalę. I cyk, kolejna karteczka. No, strasznie dużo jest tutaj takich kartek, rzeczy, które dają mi tylko kartkę i nic więcej. Tutaj co? To... No, gdzieś tam na dole. Czekajcie. Teraz, żebym mniej więcej określił, jak to było? To było tu... To było chyba tutaj to było, nie? Tutaj? Czekaj, gdzie jest ten? Tu? Nie. Tutaj chyba też nie. Tu? No, to chyba... Nie, tu? Nie, bo to by tak nie spadł. Kurde, gdzie Dumbledore spadł z tej wieży? O, to, no, to jest albo tu, albo gdzieś tu. Ale w jednym z tych dwóch punktów Dumbledore stał i dostał awadą od Snape'a i poleciał na dół. Jestem naprawdę zdziwiony, że jego ciało spadło na ziemię w jednym kawałku. Bo
upadek z takiej wysokości, nawet martwego ciała, no nie powinien pozostawić go nienaruszonego. Dobra, ja sobie spróbuję znaleźć tą ćmę, ale to już zrobię po nagraniu. Ten odcinek już jest naprawdę wystarczająco długi. A ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym będziemy kontynuowali fabułę i weźmiemy udział w zajęciach eliksirów. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!